Cześć kochani, z tej strony i ja, Maciej Gulhawik z kanału Maciej Gulhawik Vloga, autor vloga w czerwonych butach opowiadającego o mojej ścieżce od bycia ciężko pracującym nikim do stania się performerem, legendą. Słuchajcie, wypiłem dwie szklanki wody, zrobiłem hiszpański, zjadłem pyszne zdrowe śniadanie, pomedytowałem i wychodzę teraz na siłownię! Fajnie było? Najlepiej. Zrobisz comprehensive review siłowni tutaj, na Borowskiej, 100? Polecam jak najbardziej, świetne miejsce. Pachniesz praniem. Zrobisz mi prawie? Karnet VIP polecam szczególnie. Ty, bo ja mam teraz remont w domu i nie mogę zrobić prania. Zrobisz? Jak to? Słuchajcie, w domu jest ten remont, ryją tam nawet toalety, kibla, no jak to się nazywa, kibla nie ma nawet w domu, więc idę popracować do Starbucksa i wiem, tutaj parę osób śmiało się z tego, że chodzę cały czas do tego Starbucksa, ale spokojnie, nic tam nie kupuję, tylko siadam i pracuję, więc bardzo lubię tam atmosferę. Nie wiem, teraz chcę trochę dłużej posiedzieć, więc może kupię tam kawę. No kurde, wieje trochę, co? Zanosi się na deszcz? O! Kurde, ale monsun. A kuku? Ty, no jednak pojawiło się słońce i wyschło, więc może jednak wydarzy się street dzisiaj. Ty, no po Starbucksie zrobiło się jasno, zjadłem pyszny obiad, ale znowu zaczęło padać, więc idę do Zoe, do lotu kury, napiję się jednej małej kawki. Bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna. Co? I hate this camera. I love this camera. Why is it always pointed at me? Because it's a camera, it's supposed to point. It's at someone. Zdrowe pyszne jedzonko? Cześć kochani, czas na wieczorny update. Słuchajcie, niewiele dzisiaj nagrywałem, bo przez większość czasu siedziałem w Starbucksie i tam pracowałem i chciałem powiedzieć parę tutaj przemyśleń na temat pracowania w Starbucksie, bo pojawiły się pewne głosy, pewne osoby mówiły do mnie, że tak się szczycę z tego chodzenia do Starbucksu, że to jest takie trendy hipsterowe i modne, ale mam swoje powody. I już wszystko argumentuję i tłumaczę. Po pierwsze, jest u mnie remont w domu i tługą młotem pneumatycznym, że się nie da wysiedzieć. Dwa, jak chodzę do Starbucksa pracować, to nie zawsze kupuję tam kawę, po prostu siedzę, pracuję, uwielbiam tam tę atmosferę, jest tam bardzo spokojnie, na przykład w Green Cafe Nero, tak to się nazywa chyba? Coś takiego. Bardzo mi się podobało, ale tam muza za głośno tłukła i taka była muza taka lekko łupanka. Natomiast tutaj jest taka ambient noise, znaczy taka ambient muza, która pomaga w jakimś tam skupieniu się i w ogóle nie przeszkadza w pracy, więc to mi się bardzo podobało. Ludzie tam rzeczywiście siedzą i pracują w tym Starbucksie. Bardzo mi się podoba ta atmosfera. Kawa, na kawę to się nie znam, po prostu lubię kawę i biorę kubek i sobie siedzę przy tym kubku przez 3-4 godziny, a no, kubek kawy mam za 9 zł, siedzę przez 4 godziny, więc wychodzi mnie 2 zł za godzinę pracy, a to chyba nie jest dużo. Jedyna rzecz, jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić w tym Starbucksie, to toaleta. Bo raz, że jest tylko jedna męska, jeden męski kibelek, a dwa, że wygląda bardzo tak sobie, wygląda tak, jakby nocowali tam bezdomni i zresztą też tak pachnie. A że często korzystam z toalety, dzisiaj byłem 3 razy w Starbucksie, no to mi akurat nie odpowiada. W takim pięknym, naprawdę pięknym miejscu. Także
Kochany Starbucksie, panie Starbucksie, jeśli to oglądasz, to poprosiłbym wprowadzić zmiany w toalecie na rynku. Może dlatego, że wszyscy rynkowi bezdomni chodzą tam sikać, czy tam co robić. Nie wiem, ale jedynie do tej toalety bym się przyczepił, bo tak, uwielbiam tam siedzieć, pracować, mogę się skupić dużo bardziej niż tutaj w domu, gdzie mam tyle dystraktorów, a tam jakby jestem laser focus. Idę i wiem, że idę pracować. Nie siedzę, nie bimbam, nie dłubię, nie drapię się po jajach, tylko siedzę, pracuję i trochę drapię się po jajach. Dlatego chodzę do tego Starbucksa. Dobranoc, do zobaczenia, cześć, dziękuję za subskrybowanie, łapki w dół, w górę, w bok, dziękuję za dzwoneczki, no i w ogóle dziękuję, że mogę do was mówić. Cześć.